Hej wszystkim, tu Kapitan Masterz na moim kanale i zapraszam na nowy filmik. Dzisiaj omówimy sobie moje 9 lat mieszkania we Francji. I jak tak mówię 9 lat, to po prostu nie mogę w to uwierzyć, dlatego że szczerze mam wrażenie, jakbym była tutaj, nie wiem, 2-3 lata i dopiero byłabym na takich moich początkach mieszkania za granicą, a tak naprawdę zaraz będzie, czy już jest, 1/3 mojego życia, jak tutaj mieszkam. Szok po prostu, naprawdę nie wiem, kiedy to minęło. Bardzo szybko. Zdecydowanie chyba za szybko. Na moim Instagramie prosiłam Was, abyście zadawali mi pytania. Jest naprawdę dużo fajnych, ciekawych. Wiele rzeczy Was interesuje. Czy mam może jakąś inną wizję na ten kraj po 9 latach niż miałam, jak zaczynałam też nagrywać na YouTube. A więc to wszystko sobie tutaj podsumujemy. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was interesujący. I bez przedłużenia zaczynamy. W jakim czasie nauczyłaś się francuskiego tak, żeby się porozumiewać? W szybkim czasie, moim zdaniem, tak, żeby się porozumiewać. O, w ten sposób. Naprawdę takie totalnie kali jeść, kali pić, takie podstawy, bardzo szybko. Ja miałam może też to szczęście, że ja miałam 3 lata francuskiego w liceum. Ja wiem, że to nie był francuski na jakimś tam bardzo wysokim poziomie, ale mimo wszystko był. Też chodziłam na lekcje dodatkowe, ostatnią klasę maturalną, 2 godziny w tygodniu z francuskiego, dlatego że też francuskiego zdawałam podstawową maturę. Nie napisałam jej jakoś mega ekstra, ale mimo wszystko zdałam ją oczywiście, nawet na więcej niż 50%. Ale słuchajcie, mimo wszystko jakieś tam podstawy miałam. To nie było też tak, że przyjechałam i ja za dużo, no dobra, może jakoś za dużo nie umiałam powiedzieć, ale mimo wszystko jakieś tam bazy miałam i z czegoś tam zdanie mogłam sobie skleić. Miałam też ogromne szczęście, dlatego że dosłownie 2-3 dni po przyjeździe na Korsykę wtedy dostałam pracę jako kelnerka w restauracji. I pomyślicie sobie, że ten koleś musiał być szalony, że on się ledwo ze mną dogadał, a dał mi pracę, ale jemu zależało na kimś, kto mówi po angielsku i po polsku, dlatego że wiecie, u niego było dużo Rosjanów i on myślał, że ja się po polsku z nimi dogadam, ale nieważne. Ja go wtedy nie wyprowadzałam z błędu, ale dałam sobie z nimi po angielsku radę. To mi bardzo, bardzo pomogło. To pierwsze 4 miesiące myślę, że sprawiło, że byłam właśnie się w stanie dogadać spokojnie, ale naprawdę takie wiecie, to bez jakiejś konkretnej gramatyki, bez żadnej gramatyki, albo tylko w jednym czasie przeszłym i w jednym przyszłym i bez wiecie jakiegoś tam rozbudowania zdania. Myślę, że właśnie po tych pierwszych 4 miesiącach pracy w restauracji dawałam sobie radę. A może kogoś będzie jeszcze takim interesowało, takim momentem, w którym mój francuski się tak naprawdę podkręcił, był moment, jak poznałam Laurent, mimo wszystko, bo ja wcześniej rozmawiałam w pracy w hotelu po polsku, na YouTubie po polsku, w domu po polsku, a więc, no gdzie ja miałam ten francuski szlifować, tak naprawdę nigdzie. I dopiero jak poznałam Laurent, to wtedy naprawdę ten mój francuski się mega podszlifował i naprawdę po prostu z tygodnia na tydzień mówiłam lepiej. Jest coś, co zaskakuje Cię, jak przyjeżdżasz do Polski po tylu latach codzienności we Francji. Dobra, ja Wam to powiem, ale absolutnie nie chcę, żeby ktoś się tutaj obraził. Ja jak byłam teraz w Polsce w grudniu, to co mnie najbardziej zaskoczyło, to reklamy. Naprawdę. Przejeżdżamy sobie przez jakąś ładną, małą miejscowość i po prostu są wszędzie reklamy, wszędzie banery, wszystko do Was, wiecie, woła wręcz. Naprawdę jakiś mały domek, a obklejony jest, ja nie pamiętam tego w Polsce wcześniej, czy może tak było, ale jakoś nie zwracam na to uwagi, bo było to dla mnie normalne. Obklejony jest po prostu od góry w dół w reklamach jakiś okulista, depilacja, restauracja, wszystko po prostu. Tutaj we Francji jasne, że to są, też są reklamy, takie billboardy, albo macie przy przystankach autobusowych takie, co się zmieniają elektrycznie, ale to jest wszystko. Ja nie widziałam żadnego domu obklejonego aż tak, mówię, jak w Polsce. Może nie we wszystkich miejscowościach, tak absolutnie, wiecie, nie jest po to, żeby tam krytykować. Tylko, że to mnie bardzo, bardzo zaskoczyło, jak byłam teraz właśnie w grudniu, bo wydaje mi się, że właśnie po 2 latach, jak nie byłam w Polsce i to masakra. I tyle tych reklam było, że szok, Laurent nawet w szoku mówi, czemu tu są wszędzie reklamy? Wszędzie, po prostu wszędzie. Tutaj w Francji zdecydowanie tego właśnie nie ma, albo jest przede wszystkim dużo mniej. No na pewno nikt tak po prostu, pan Kowalski tam sobie nie obklei swojego domu od dół, góry do dołu reklamami. Mogą być tam na niektórych domach takie małe plakietki, ale to jest raczej z agencjami nieruchomości. Niektórzy właśnie mają. To jest wszystko, słuchajcie. A w Polsce mam wrażenie, że te reklamy na domach są bardzo szokujące po tylu latach, jak wracamy. Rozgadałam się na temat tych reklam, ale to jest takie coś, co najbardziej mnie szokowało. A tak inne rzeczy, no to już chyba się po prostu przyzwyczaiłam, że w Polsce jest inaczej, a tutaj jest inaczej, ale nie jest to takie szokujące, no bo po prostu wiem, czego się spodziewać.
patrząc wstecz, była to dobra decyzja. Była to najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć. Znaczy, ja wam powiem, że ja się bardzo cieszę z tego, że tutaj jestem i ja w ogóle miałam wrażenie, że ja nie pasuję do Polski i to nie jest absolutnie nic negatywnego, żeby też tutaj nie było, tylko ja zawsze dobrze się czułam za granicą. My z rodzicami do Francji czy na Korsykę wyjeżdżaliśmy od naprawdę najmłodszych lat, od wiecie 10-12 roku życia już jeździłam cały czas na Korsykę i ja czułam ten vibe francuski, ja naprawdę go lubiłam i czułam, że ja się bym chyba tutaj lubiła, ale wtedy nie miałam absolutnie, wiecie, jakichś tam większych planów wyprowadzki. Myślałam, że to jest normalne, że będę mieszkać w Polsce i tym podobne, ale ja mam wrażenie, że tu jest po prostu moje miejsce i że ja... No, że ja jestem stworzona do życia we Francji, czuję się tutaj milion razy lepiej, nawet jak teraz wracam do Polski, to i później jak wracam do Francji, to mam takie poczucie, że o, wracamy do domu. I nie ma tak, bo ja wiem, że na przykład są Polacy, którzy mieszkają tutaj za granicą we Francji i dla nich wyjazd do Polski to jest taki powrót do domu i powrót do czegoś, za czym tęsknią i to jest ich takie miejsce na ziemi. Czy mają tam rodzinę, czy nie mają tam rodziny, a ja absolutnie czegoś takiego nie odczuwam. Dla mnie, wiecie, mogę jechać do Polski, żeby odwiedzić kogoś tam na tydzień, dwa, ale nie wyobrażam sobie, nie wiem, jechać na całe lato, czy w ogóle mieć taką tęsknotę. Nie mam takiej tęsknoty, nie wstydzę się tego i nie wolno się takich rzeczy wstydzić. Po prostu tutaj czuję się jak u siebie i czuję, że ja po prostu jej pasuję, więc to jest najlepsza decyzja, jaką mogłam w życiu podjąć. Wyjeżdżając do Francji, myślałaś, jak będzie wyglądać twoje życie za x lat. Zgadza się to z twoim życiem teraz. Słuchajcie, nie, ja wyjeżdżając do Francji nie miałam zielonego pojęcia, jak będzie wyglądało moje życie. Jak wiecie, ja wtedy wyjeżdżałam na Korsykę. Moja sytuacja życiowa była całkowicie inna, więc ja nie miałam zielonego pojęcia, że ja, wiecie, 8 lat później, 9 lat będę mieszkała sobie tutaj z moim przyszłym mężem, z drugim dzieckiem. Nie miałam pojęcia, co przejdę pomiędzy, bo bardzo, bardzo wiele rzeczy musiałam przechodzić. Nie sądziłam, że będę przechodziła przez wszystkie sądy, że będę przechodziła przez, wiecie, 5 przeprowadzek. Naprawdę, nie sądziłam, że tak to wszystko będzie wyglądać, tak się potoczyło i widocznie tak musiało być. A więc ja na pewno miałam może inną wizję mojego życia we Francji, ale myślę, że miałam gorszą wizję, że myślałam, że moje życie będzie gorzej wyglądało, a jest naprawdę zajebiste. Więc, nie wiem co powiedzieć. Jak zobaczyć piękno Paryża pośród tłumu turystów? Ja tutaj niestety, muszę wam po prostu powiedzieć, że ja Paryża nie lubię. Ja kiedyś Paryż bardzo lubiłam i mogłam tam jeździć cały czas, a teraz nie do końca już czuję ten vibe. Mnie właśnie ci turyści przeszkadzają, ludzie mi w ogóle przeszkadzają. Dla mnie to jest po prostu za dużo, ja mam tam za dużo informacji. Jak zauważyć piękno Paryża, no to nie wiem, no... Nie mam niestety jak tutaj pomóc. Ja wiem, że Paryż jest piękny, ja uważam, że architektura jest przepiękna, wszystko jest tam piękne, ale właśnie moim zdaniem jest dużo ludzi, wiecie, to jest takie malutkie, a tam mieszka, nie wiem, 4 miliony ludzi. No to samych mieszkańców jest dużo, a ja nie powiem już w ogóle jeszcze jak są turyści. Chociaż muszę wam powiedzieć, że teraz z racji, że mamy te całe pasma wakcynalne, czyli możecie wchodzić w dane miejsca tylko w momencie jak jesteście zaszczepieni, już testy nie działają we Francji, tylko same szczepionki, no to jest dużo mniej ludzi, a więc jeśli jesteście zaszczepieni, to możecie wykorzystać i przyjechać teraz, żeby skorzystać właśnie z mniej zatłoczonej Francji. Wszystko podrożało przez te lata jak w Polsce. Nie wiem, czy wszystko podrożało jak w Polsce, ale to jest normalne, że wszystko drożeje, bo inflacja mimo wszystko musi iść do przodu. Jasne, że w momencie, jak wiecie, mamy inflację tam na 8-9% nagle, no to musimy sobie zacząć zadawać pytanie, że coś jest po prostu nie tak. No wiecie, o co chodzi. Ale tak, jasne, wszystko podrożało, to jest normalne, że wszystko wszędzie drożeje, ale wydaje mi się, że nie mamy tutaj tak jak w Polsce, bo jak patrzę, wiecie, w Polsce ludzie piszą procenty czegoś, co podrożało, to ja jestem w szoku i zastanawiam się, jak w ogóle, jak można sobie w takiej sytuacji poradzić. Na pewno podrożały rzeczy, ale nie jakoś tak mega, żebym ja to tak zauważyła, że wiecie, z takiej samej wypłaty na przykład możemy kupić sobie połowę. Nie, absolutnie nie. Podrożało, bo to jest normalne, że wiecie, rzeczy drożeją, ale nie ma takich ogromnych zmian cenowych, moim zdaniem. Czy zdarzają ci się sytuacje, że ktoś mówi do ciebie po angielsku, bo jesteś Polką? Nie, słuchajcie, nie zdarzały mi się takie sytuacje nigdy, w ogóle tutaj, wiecie, ten temat angielskiego we Francji jest bardzo, bardzo trudny i wiele ludzi bardzo, bardzo krytykuje Francuzów za to, że oni nie chcą mówić po angielsku teoretycznie, że oni się nawet tam, była taka akcja, że oni się tam wkurzyli na nowe dowody osobiste, które były po francusku, no dobra, wiecie, pełno po angielsku, pełno tam jakichś innych spin oni mają niestety z tym językiem angielskim, ale no wiecie, ja tak myślę, że no dobra, to jest ich sprawa, ale mi się nigdy nie zdarzyło absolutnie, żeby ktoś mówił do mnie po angielsku.
angielsku, tylko dlatego, że wiedział, że jestem Polką, dlatego, że no ja od razu zaczynam rozmowę po francusku, a więc nie ma takiej potrzeby. Myślę, że jeśli chcielibyście pogadać z kimś po angielsku we Francji, to zacznijcie od takiego ładnego bonjour i później dopiero zacznijcie po angielsku. Naprawdę to może podziałać, to są takie małe detale, a nie od razu wchodzicie i hello, do you speak English? Wiecie, tylko tak spokojnie z Francuzami trzeba, mam wrażenie, że taki chill, easy, powiedzcie najpierw bonjour i sprawdźcie sobie tam jedno zdanie spokojnie po francusku i dopiero później zaczniecie po angielsku, a zobaczycie, że osoba może mieć totalnie inne podejście do was, niż jak od razu wyjdziecie i będziecie jej z grubej rury mówić po angielsku. Dlatego, że będzie miała takie wrażenie, że o, robicie jakiś effort, próbujecie. Naprawdę to jest głupie, ale tak się zdarza i ludzie mają totalnie inne podejście wtedy. Jacy są faceci we Francji? Słuchajcie dziewczyny, bardzo was to interesuje. Nie wiem, wydaje mi się, że są normalni, wydaje mi się, że są tacy jak wszędzie, zależy, możecie trafić na kompletnego dupka, a możecie trafić na fajnego faceta, jak na przykład mój mąż. Chociaż mój mąż jest w połowie Francuzem, mój mąż, przyszły mąż, hej! Kalmujemy się. Mój mąż jest w połowie Francuzem, a w połowie Portugalczykiem, no ale urodzony i wychowany we Francji. A więc tak, no nie wiem, właśnie francuscy faceci są chyba jak faceci wszędzie. Na pewno nie są tacy jak filmowi, że oni są tutaj tylko romantyczni i tylko tacy, och jach. Bo Polak też może być super fajny, romantyczny. Każdy facet może być super fajny, romantyczny, a więc wydaje mi się, że to właśnie jest po prostu na kogo tutaj wpadniecie. Co najbardziej denerwujecie w zachowaniu Francuzów? Żeby nie było już takie zdalnie, denerwuje mnie, że ich denerwuje wszystko. To lepiej bym tego nie ujęła. Naprawdę, oni są wiecznie niezadowoleni, ale to jest tak śmieszne, że wiecie, hej, wiecie, im coś tylko powie się, coś tam się podniesie, jakąś cenę czy cokolwiek, oni będą non-stop strajkować. Naprawdę, pójdźcie sobie na La Défense, tam co dwa dni jest jakiś strajk w jakimś budynku i wydaje mi się, że to mnie trochę denerwuje, że wiecznie niedobrze. To jest niedobrze, zrobią tak, nie, niedobrze, za mało pieniędzy, no to zabierzemy tym pieniądze, żeby dać wam pieniądze, no to niedobrze, bo teraz tym zabrałeś pieniądze. Naprawdę, to jest to, że mi się daje, że oni są wiecznie niezadowoleni, ale to jest taki szarm ma. Ja już teraz wiem, że to jest taki szarm i po prostu oni też zawsze mają coś do powiedzenia. Każdy Francuz zawsze ma coś do dodania. Mój Laurent jest taki sam. Nie możemy skończyć zdania na kropce, tylko on musi jeszcze coś dodać. On jeszcze musi dodać zawsze swoje 3 grosze. Ja już się przyzwyczaiłam i po prostu już jednym uchem wchodzi, drugim wychodzi. Dobra, dobra, rozładowała mi się, słuchajcie, aparat, tak się przygotowałam, ale mam nadzieję, że już teraz będzie ok i skończymy sobie spokojnie ten filmik. Mam jeszcze 3-4 pytanka, a więc lecimy z tym dalej. Jaki masz feedback na swój akcent? Słuchajcie, od zawsze, zawsze, zawsze mam bardzo pozytywny feedback i nawet teraz, bo ja mimo wszystko mam jeszcze akcent i pewnie jeszcze kilka lat go będę miała. Jak nie do końca życia. Zobaczymy. Zawsze mam taki pozytywny feedback. O, ale piękny akcent, skąd jesteś? Na samym początku tym bardziej, jak pracowałam w ogóle w księgarni, to już w ogóle, wow, tam to wtedy każdy klient, o, skąd masz taki piękny akcent, a ja mówię zawsze, o, że z Polski i tak dalej. I tak, słuchajcie, czasami dodawałam, że o, mam nadzieję, że niedługo uda mi się go zgubić. I wtedy ludzie w takim szoku, że nie możesz go zgubić, że on jest taki piękny, że musisz pielęgnować i tak mówić, żeby ten akcent ci został, a ja tak wtedy, wow. O, serio? I naprawdę zawsze mam takie pozytywne komentarze, jeśli chodzi o mój akcent tutaj. Wiecie, jakby ktoś nie chciał, to by nic nie mówił, po prostu by się zamknął i by nie komentował, a ludzie tak właśnie fajnie, pozytywnie, że im się to podoba, że to ma taki szarm i że to do mnie tak pasuje. I że nie wyobrażałam sobie, żebym mówiła inaczej, a więc mam nadzieję, że tak zostanie. System nauczania Polska i Francja. Ja tutaj we Francji do szkoły nie chodziłam, ale mam moją mamę, która jest nauczycielką i muszę wam powiedzieć, że jest... sama ma na systemem nauczania we Francji. Jeśli chcecie coś więcej na ten temat, to oczywiście dajcie mi znać. Może nagrałabym z nią filmik z mamą, jakby się zgodziła. I z Agą mogłybyśmy zrobić taki filmik, bo ja mam dziecko, które jest w podstawowej szkole. Aga skończyła dopiero co taki college gimnazjum, a moja mama pracuje w liceum. A więc to mógłby być taki fajny filmik, takie porównanie, jakie ja mam wizję podstawówki, jakie Aga ma wizję college'u i jaką mama ma wizję liceum jako nauczycielka. Czemu nie? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. Może w jakieś wakacje szkolne bym zaciągnęła tutaj dziewczynę i byśmy to nagrały. Czy jesteś zadowolona z tego, jak wygląda kwestia opieki zdrowotnej, płac, podatki? I to będzie już ostatnie pytanie. Słuchajcie, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, to ja nie mogę nic powiedzieć. Naprawdę nie mogę nic powiedzieć. No,
Jeśli macie normalnie, tutaj jesteście zarejestrowani i płacicie wasze normalnie podatki, to macie opiekę zdrowotną no za darmo. Wszystkie leki są za darmo, naprawdę musicie mieć tam jakieś dziwne rzeczy, żeby to nie było na receptę i żeby nie było po prostu oddane z kasy chorych. A tak to wszystko, leczenie zębów całkowicie jest na kasę chorych. Czy to jest prywatnie, czy to jest publicznie, tak samo. W ogóle tu nie ma takiej różnicy pomiędzy prywatnym a publicznym, bo wszystko jest prywatne, ale wszystko, wiecie o co chodzi. Naprawdę, no w szpitalach jest taka różnica, ale muszę powiedzieć, że ja na przykład rodziłam w szpitalu prywatnym, w klinice prywatnej i też mi wszystko prawie oddali. Płaciłam tam takie dodatkowe rzeczy typu, o, że chcę mieć telewizor, że chcę mieć oddzielny pokój i tylko takie rzeczy, to naprawdę już takie ekstra, co logiczne, że nie oddają wam za takie coś, a więc ja tak naprawdę już takie ekstra tylko płaciłam, a tak to jeśli chodzi o wszystko inne, to no nic, ja później po porodzie miałam położą, która przychodziła do domu, to też wszystko na kasę chorych było, wszystko, ginekolog jest na kasę chorych, wszystko tak naprawdę, ja chodzę do mojego ginekologa kiedy chcę i tak naprawdę oczywiście płacę za niego, a później wysyłam fakturę i mi wszystko oddają, co do centa tak naprawdę. Implantaty koncepcyjne były na kasę chorych, wszystko tak naprawdę na kasę chorych i to nie jest tak, że na kasę chorych, a więc musicie czekać na to, nie wiem, 2-3 lata, tylko nie, każdego lekarza, którego możecie sobie wybrać, prawdopodobnie będzie na kasę chorych i tyle w tym temacie. A więc jeśli o to chodzi, to naprawdę no ja nie mogę nic powiedzieć, bo sama opieka zdrowotna, jestem naprawdę z niej bardzo, bardzo zadowolona i tutaj we Francji nie bałabym się trafić do szpitala. Po prostu wiem, żeby mi pomogli. I jeśli chodzi o podatki, no to pewnie tak jak wszędzie płacimy ich, bulimy podatki, jak to wszędzie płacimy podatki. W każdym kraju płaci się podatki, nikt nie nienawidzi podatków. Ja nienawidzę, jako prowadząca firmę, mam zapłacić podatki, to aż mi jest niedobrze, no ale trudno, płacę. Tak to wygląda. Nie myślimy, płacimy, idziemy dalej. Nie wydaje mi się, żebyśmy płacili więcej niż w innych krajach. Ale wiecie, za taką zajebistą opiekę zdrowotną, no to sorry, ale sam ten fakt już rekompensuje to, że płacicie podatki. Bo jakbym miała bulić podatki i tak dalej i nie mogłabym niczego oczekiwać od kraju, to bym tak powiedziała sobie, wiecie o co chodzi, nic nie mam za to, ja wam tylko płacę, a wy mi nie dajecie nic, wiecie o co chodzi. A tutaj no mówię, dobra, płacimy te podatki, ale jeśli chodzi o jakieś tam pomoce, czy w ogóle jakieś tam inne sprawy, no to opiekę zdrowotną przede wszystkim, no to możemy tutaj liczyć na pomoc. Tak? To byłoby wszystko w tym filmie, mam nadzieję, że wam się podobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeśli tak, zapraszam do subskrybowania, jeśli jesteście nowi i widzimy się w następnym, pa!